No w tej stójce faktycznie no nie było tak, jak chciałem. Trochę za... No teraz nad czym myślę, że będę pracował. No tą stójkę cały czas robimy. To nie jest tak, że czegoś tam. Myślę, że w ferworze walki nie wychodzi to tak jak na treningach. Za bardzo staram się iść do przodu, trafić za wszelką cenę przeciwnika od razu od pierwszego strzału, od pierwszej akcji. No i tutaj właśnie się nadziałem. No i często mi się właśnie to zdarza. Tu będziemy teraz pracować nad tym, żeby było więcej tego spokoju w tej stójce. Więcej chodzenia, punktowania i atakowania, kiedy ja chcę, a nie od razu od pierwszej akcji, kiedy przeciwnik jest na to przygotowany. No. Znaczy plan był taki, że jak nie będzie szło w tej stójce tak jak zamierzaliśmy, no, czyli nie będę tam przeważał za bardzo w tej stójce, że mam sprowadzać i próbować w parterze. No, doszedłem do sprowadzenia, co mówiłem wiele razy w wywiadach, że dużo ćwiczyłem właśnie tych sprowadzeń przy klatce, że uciskanie do klatki i sprowadzeń. Myślę, że całkiem nieźle mi to wychodzi i tutaj doszedłem do partnera, ale no, to była też akcja, którą wielokrotnie ćwiczyliśmy na treningu. Najpierw chciałem sprowadzić, później zobaczyłem, że no, jest szansa zrobienia tej techniki, zaryzykowałem. No, jakby nie wyszło, to dalej bym walczył, dalej bym próbował sprowadzać, ale na szczęście się udało i walka się skończyła. Tak, właściciele, głównie ten Bjorn, on jest tam głównym właścicielem, był bardzo zadowolony. Oni tak naprawdę wrzucili mnie do głównej karty w ostatniej chwili, bo wypadła im tam jedna walka i liczyli na to, że walka będzie efektowna. I na szczęście udało mi się tam skończyć przed czasem. No oni tam wiadomo, jak to w Stanach nie lubią, jak walki rozgrywają się w pełnym limicie decyzją. Jeszcze jak jest efektowna, że tak faktycznie coś dzieje, no ale nie lubią takich walk, gdzie tam mało się dzieje, są pasywne. No moja pasywna nie była, dlatego byli bardzo zadowoleni, gratulowali, no i powiedzieli, że niedługo znowu się zobaczymy. Myślę, że na następnym turnieju wagi lekkiej. We wrześniu. Na razie tak bardzo ogólnie. No, przeciwnika jeszcze nie mam. Zobaczymy. Jeszcze tak naprawdę nie jest w ogóle skomplikowany skład tego turnieju, więc no, nie wiem, kogo tam mogę podejrzewać za tych moich przeciwników. Mam parę typów, ale zobaczymy niedługo. Znaczy mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby mi jakieś tam terminy zmieniali. Chociaż nie, tak, zdarzyło się, bo z Kurtem Pellegrino najpierw mieliśmy miesiąc wcześniej, później było miesiąc później. Ale ja tu myślę, że to jest wina czy tam przeciwników, że ktoś tam, oni mają jakiś plan, że ktoś walczy z kimś i jak przeciwnik gdzieś tam nie może, to muszą to przesunąć. Ja tutaj nie widzę żadnej złej woli ze strony Bellatora. Przeciwnie, wydaje mi się właśnie, że Bellator... Mamy tutaj z Bellatorem bardzo dobre stosunki i tak dość przyjaźnie nas traktują, chcą, żebyśmy walczyli. No i jakby to było tak, że były te dwie, trzy takie walki w roku, to by wystarczyło. No. Znaczy, teraz te 4 miesiące to jeszcze nie jest tak źle. No, gorzej bardziej mnie martwiło to, że ostatnio miałem tak naprawdę pół roku od jednej walki do drugiej. No to już było trochę dużo. No, tam chcieliśmy, było MMA tak po drodze, chciałem na nim walczyć, no niestety się nie udało, no szkoda. Tak, miałem propozycję, no ale właśnie terminowo z Bellatorem, tam było 3 tygodnie chyba, 3 tygodnie wcześniej był MMA, tak, dlatego no, też była propozycja, ale też właśnie chyba nie dojdzie to do skutku. No niestety szkoda, no mam nadzieję, że na następny MMA tak w końcu się uda. To jest tak, że ja bardzo chciałbym zobaczyć w Polsce i jeśli będzie jakaś, tylko tak jak już mówię tutaj też często, że priorytetem jest ten Bellator. No, na tym się skupiam, to jest teraz najważniejsze i każda gala, która jest organizowana i z której mam propozycję walki, musi być no, dla mnie w odpowiednim terminie. No, nie może to być nie wiem, miesiąc czy tam 3 tygodnie przed walką w Bellatorze. No i jeśli będzie taka propozycja, no nieważne z jakiej organizacji, nie mam tu jakichś konkretnych typów, że no chciałbym na przykład zawalczyć na KSW czy na MMA, tak no wiadomo, że im większa gala, im bardziej prestiżowa, no tym lepiej, ale jeśli będą propozycje no za przyzwoite pieniądze i w dobrym terminie, no to chciałbym zawalczyć, no bo tak naprawdę ten Bellator daje mi te walki, oni chcą, żebym walczył, tylko... Nie jest to tak często, jak ja bym chciał. No, ostatnio od jednej do drugiej walki miałem pół roku, teraz też jest chyba dobre 4 miesiące. No, dlatego myślę, że jakby jeszcze gdzieś tam po drodze znalazła się jakaś walka w Polsce, to byłoby bardzo dobrze. No i ja nie miałem żadnych propozycji z UFC. Myślę, że przez to, że mam kontrakt z Bellatorem. Po prostu oni o tym wiedzą i nie kontaktują się, bo wiedzą, że to nie dojdzie do skutku. Ale tak naprawdę
na razie nie chciałbym do tego UFC jeszcze, bo dużo osób, jak się porozmawia z osobami, które tam wiedzą, jak to wygląda w UFC, to nie jest wielki problem dostać się do UFC. Trudniej jest tam się utrzymać, a mówią nawet, że jak już się wyleci raz z UFC, później żeby się dostać, to później jest już dopiero problem. Tak mówią właśnie tam w Anglii, że no tak naprawdę, żeby oni tam kogoś z tych swoich zawodników rzucili do UFC, no to no nie jest aż taki wielki problem. Jak się ma tam znajomości, komuś się tam powie, że ten jest dobry, to oni dają tam na te gdzieś tam walki tam dodatkowe. Ale przegrasz tam dwie walki, odpadasz, a później, żeby tam już wrócić, to jest naprawdę ciężko. Dlatego no ja tutaj chcę na razie walczyć w Bellatorze. Myślę, że jest to poziom taki, który no dla mnie na razie odpowiedni. Myślę, że za te 3-4 lata będę celował wyżej. No na razie zostanę przy tym, co jest. No będę bardzo, bardzo dużo pracował nad tą stójką, dużo sparingu w stójce. Znowu wyjadę na pewno do Londynu, tam potrenować te zapasy. I myślę tyle. No, znaczy, chcę jak najwięcej umawiać się tutaj z polskimi zawodnikami. Też tak jak umawialiśmy się tam w Dąbrowie Górniczej z Arturem Sowińskim, tam z Bryczkiem, tam z chłopakami w ogóle z Silesian Cage Club. I myślę, że dalej chcę to kontynuować. Może uda się pojechać do Szczecina, tam do Berserkersów. Teraz przed przygotowaniami do tej walki też byliśmy w Łodzi u Marcina Rogowskiego. No i chcę to kontynuować, właśnie jeździć tutaj po kraju, bo też mamy bardzo dobrych zawodników, no tylko, że to jest właśnie ten minus, że my nie mamy ich wszystkich w jednym miejscu. Mamy bardzo dużo dobrych zawodników w całym kraju. No jakby zebrać ich w jednym miejscu, to byśmy mieli bardzo dobry klub MMA, gdzie ludzie by do nas przyjeżdżali, a my nie musielibyśmy wyjeżdżać za granicę. No a że tego nie mamy, to trzeba jednak trochę pojeździć. No na szczęście Polska nie jest tak duża jak Stany, te odległości są trochę mniejsze.